Buongiorno o buonasera a tutti. Kontynuujemy i pronomi indiretti. Na początek kilka zdań, w których w kolorze czerwonym zaznaczyłam te pronomi, które nas interesują. Le mie sorelle mi scrivono tutti i giorni. Le mie sorelle mi scrivono tutti i giorni. Moje siostry piszą do mnie przez wszystkie dni. Po polsku powiemy oczywiście każdego dnia, codziennie. Mi scrivono, mi scrivono. Piszą do mnie. Pod spodem scrivono a me tutti i giorni. Scrivono a me tutti i giorni. Czyli forma akcentowana tego samego zaimka. Le mie sorelle mi scrivono tutti i giorni. Le mie sorelle mi scrivono tutti i giorni. Scrivono a me tutti i giorni. Pod spodem. Il tuo amico ti scrive ogni giorno. Il tuo amico ti scrive ogni giorno. Scrive a te ogni giorno. Scrive a te ogni giorno. Twój przyjaciel pisze do ciebie każdego dnia. Ti scrive. Pisze do ciebie, tak? Scrive a te ogni giorno. Pisze do ciebie każdego dnia. Jeśli chodzi o formę akcentowaną, a me, a te, może ona występować po czasowniku, tak jak w tych dwóch zdaniach, a także przed czasownikiem. A me scrivono, a te scrivono. Do mnie piszą, do ciebie piszą. Wszystko zależy od kontekstu. I dalej. Francesco le scrive spesso. Francesco le scrive spesso. Francesco pisze do niej, le, rodzaj żeński, do niej, często. Scrive spesso a lei. Scrive spesso a lei. Na przykład a Laura. Do Laury, tak? Czyli pisze często do niej, do Laury. Laura non gli scrive. Laura non gli scrive. Laura do niego nie pisze, tak? Nie pisze do niego. Li scrive, non li scrive, nie pisze do niego. Non scrive a lui, non scrive a lui, nie pisze do niego. Non scrive a Francesco, tak? Nie pisze do Francesco. Francesco le scrive spesso. Scrive spesso a lei, a Laura. Laura non gli scrive. Non scrive a lui, a Francesco. Le scrive, scrive a lei, tak? A lei scrive. Może być również a lei przed czasownikiem. Non gli scrive, non scrive a lui. Scrive a lui. A lui scrive. Signora Marchi, pani Marchi, Marchi to nazwisko. Signora Marchi, le ho scritto una lettera. Signora Marchi, le ho scritto una lettera. Ho scritto a lei. Ho scritto a lei. Pani Marchi, napisałam, napisałem do pani list. Le ho scritto, napisałem do pani, napisałam do pani. Le ho scritto. Ho scritto a lei, ho scritto a lei. To samo, napisałem do pani. Poniżej. Signor Marchi, non le abbiamo scritto nessuna lettera. Signor Marchi, non le abbiamo scritto nessuna lettera. Nie napisaliśmy do pana żadnego listu. Le abbiamo scritto, napisaliśmy do pana. Non le abbiamo scritto, nie napisaliśmy do pana. Non abbiamo scritto a lei, non abbiamo scritto a lei. To samo, nie napisaliśmy, nie pisaliśmy do pana. Ewentualnie a lei ho scritto, tak? A lei ho scritto. Carlo ci scrive poco. Carlo ci scrive poco. Carlo pisze do nas rzadko, mało. Carlo ci scrive poco. Scrive poco a noi.
scrive poco a noi, pisce mało do nas. Loro vi scrivono poco. Loro vi scrivono poco. Scrivono poco a voi. Oni do vas piszą mało, rzadko. Mało do was piszą. Ci scrive, tak? Ci scrive, scrive a noi. Do nas pisze. Pisze do nas. Vi scrivono, scrivono a voi. Scrivono a voi. Piszą do was. Vi scrivono. Noi li scriviamo una cartolina. Noi li scriviamo una cartolina. My piszemy do nich, równie dobrze może być do niego, tak? My piszemy do nich pocztówkę. Piszemy do nich pocztówkę. Li scriviamo, piszemy do nich. Noi scriviamo loro una cartolina. W tych zdaniach nie musimy mówić noi, wystarczy, że powiemy li scriviamo una cartolina. Scriviamo loro una cartolina, czyli piszemy do nich. I forma akcentowana przed czasownikiem. A noi scrive, a voi scrivono, a loro scriviamo. Czyli do nas pisze, do was piszą, do nich piszemy, tak? A loro scriviamo. A noi scrive, a voi scrivono, a loro scriviamo. Mi interessa come si scrive. Interesuje mnie, jak się pisze. Mi interessa come si scrive. Mnie interesuje. A me non interessa. Mnie nie interesuje. Ewentualnie non mi interessa. Nie interesuje mnie. Non mi interessa. Czyli mi interessa, a me non interessa, non mi interessa. I druga osoba. Ti interessa questo articolo? Ti interessa questo articolo? Interesuje cię ten artykuł? A te non interessa. Ciebie nie interesuje. A te non interessa. Non ti interessa. Nie interesuje cię. Non ti interessa. Jeszcze raz. Ti interessa, a te non interessa, non ti interessa. I trzecia osoba. Le interessa il futuro. Le interessa il futuro. Ją, le, interesuje przyszłość. Le interessa il futuro. A lei non interessa. A lei non interessa. Jej nie interesuje, tak? A lei non interessa. Non le interessa. Nie interesuje jej. A lei non interessa. Le interessa il futuro. A lei non interessa. Non le interessa. I rodzaj męski. Li interessano i soldi. Li interessano i soldi. Jego interesują pieniądze. A lui non interessano. A lui non interessano. Non li interessano i soldi. Non li interessano. A więc li interessano, jego interesują. A lui non interessano, nie interesują go, jego nie interesują. Non li interessano, nie interesują go. I forma akcentowana po czasowniku. Interessa a me, interessa a te, interessa a lei, interessano a lui. Signora Rossi, signor Rossi, czyli pani Rossi, ewentualnie pan Rossi. Le interessa il futuro. Le interessa il futuro. Panią interesuje przyszłość. Ewentualnie pana interesuje przyszłość. A lei non interessa. Panią nie interesuje, pana nie interesuje. Non le interessa. To samo. Le interessano i soldi. Le interessano i soldi. Pana, panią interesują pieniądze. A lei non interessano. Pani, pana nie interesują. Non le interessano. To samo. Non le interessano. Ewentualnie interessa a lei. Tak? Interessano a lei. Czyli forma akcentowana przed czasownikiem albo po czasowniku. Podczas gdy forma nieakcentowana, tutaj akurat le
zawsze przed czasownikiem, tak? I inne przykłady. Ci interessa molto. Nas interesuje bardzo. Ci interessa molto. Non ci interessa. Nie interesuje nas. A noi interessa. A noi non interessa. Nas interesuje. Nas nie interesuje. I dalej. Vi interessano le notizie. Interesują was wiadomości, wieści. Vi interessano le notizie. Non vi interessano. Non vi interessano. Nie interesują was. A voi interessano. Was interesują. A voi non interessano. Was nie interesuje. Ewentualnie interessa a noi, interessano a voi. I trzecia osoba, liczby mnogiej. Le case interessano loro. Le case interessano loro. Ich interesują domy. Ewentualnie non interessano loro. Non interessano loro. Nie interesują ich, tak? Ich nie interesują. Forma li, dla nich, tak? Li interessano le case. Li interessano le case. Non li interessano. Non li interessano. Ich interesują domy. Ich nie interesują. I ostatnie sformułowania. A loro interessano le case. A loro interessano le case. Ich interesują domy. A loro non interessano. A loro non interessano. Ich nie interesują. Chodzi o to, że jeżeli użyjemy któregoś z tych zaimków, musimy pamiętać, gdzie go umieścić. Przed czasownikiem, czy po czasowniku, czy między przeczeniem, czy przed przeczeniem i tak dalej. Chciałam się jeszcze zatrzymać na chwileczkę przy zaimku li. Li, który pochodzi z łaciny, jak prawie wszystko we włoskim, i brzmiał po łacinie ili, znaczył tam alui, tak? Czyli jemu, ale znaczył również alei. Z tym, że to znaczenie alei zatracił. I po prostu trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy alei, czyli jej w rodzaju żeńskim, to używamy le. Li alui, le alei. Jeśli chodzi o trzecią osobę liczby mnogiej, loro, to następujący szyk. Odetto loro, opiesto loro, dico loro i tak dalej, i tak dalej. Użycie loro po czasowniku, tak na przykład w tych zdaniach, odetto loro di venire a cena, tak? Powiedziałem im, aby przyszli na kolację. Odetto loro, detto loro, ho chiesto loro di venire a cena. Poprosiłem ich, aby przyszli na kolację. Ho chiesto loro di venire a cena. A zatem użycie zaimka po czasowniku jest bardziej poprawne, jest takie elegantsze. Raczej tak powiemy, napiszemy formalnie. Jeśli chodzi o zastosowanie zaimka loro w tej formie nieakcentowanej li, to zwykle ma ono miejsce w języku mówionym najczęściej. Czyli to należy zapamiętać, że odetto loro, okiesto loro, czyli użycie zaimka loro po czasowniku stosujemy i w mowie potocznej, i formalnie, natomiast li odetto di venire a cena, li okiesto stosujemy raczej w mowie zwyczajnej, potocznej, codziennej. Teraz to już wszystko. I pronomi indiretti będziemy kontynuować w następnym filmie. Grazie, vi ringrazio, ciao, ciao, ciao.